Siema, siema, z tej strony poziom KTTV i na samym wstępie proszę was o subskrypcję tego kanału i łapki w górę dla lepszego zasięgu tego nagrania, bo ostatnio mało łapek w górę było naprawdę pod ostatnimi filmami, niby tam dużo wyświetleń było, ale mało łapek w górę. A więc proszę was, za chwilę wam pokażę w ogóle moje wyniki. Dobra, już jesteśmy przy moich wynikach na moim YouTubie, wyciszę sobie głos. I tutaj mamy live'a, 4 wyświetlenia, 3 łapki w górę. Q&A, ile tam, 2 wyświetlenia, 1 łapka w górę. FIFA Mobile, 4 wyświetlenia, 1 łapka, a 9 wyświetleń. No i nie wiem, ostatnie. No to 1 wyświetlenie i 1 łapka w górę, no to akurat spoko. I w ogóle dziękuję za jednego subskrybenta, który właśnie wpadł dzisiaj, nie wiem za bardzo o której godzinie, ale dziękuję, że zasubskrybowałeś mój kanał i doceniasz moją pracę na moim YouTubie. A bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do gier, bo chyba to jest jedynym atutem na moim kanale. I jeszcze przed samym wstępem na gry, proszę was o zasubskrybowanie mojego brata, bo też zaczął nagrywać na YouTubie też mniej więcej Ridera i FIFA Mobile nagrywa, więc polecam. Nazywa się Truskawka, hashtag lol, spacja, jak? Spacja o. A my już bez zbędnego przedłużania, bo no, nie wiem ile gadam. Już minuta 40 sekund, a więc to jest naprawdę dużo. Zaczynamy grać. Sorry za mój katar, no ale nie wiem, czy się przeżębiłem, czy co. Ale co, będziemy grali i dzisiaj próbujemy nabić 260 tysięcy fanów. Czy na to się uda? No w sumie wątpię, bo teraz są gracze, którzy mają chore składy, bynajmniej w porównaniu do moim. No i właśnie, jak ja mam tu wygrać, skoro mój skład jest ocieniony na 77, a skład rywala jest oceniony na 84. Ale nie unikam, że spróbuję tu coś ograć, bo no w końcu bez gry walki nie wygram, no kto wie, bo to może mu po prostu ma dobry skład, a grać nie umie. Zobaczymy. Na razie mi jedną bramkę strzelił. No ja się zastanawiam, dlaczego FIFA Mobile właśnie takie coś zrobiła. Ja nie wiem, jak ja mam się przy tym obronić. Skoro jest jeden obrońca, napastnik już rywala jest bo po prostu pod moją bramką. No jak tu żyć, proszę państwa? Jak tu żyć? Ale bomba poszła teraz w poprzeczkę. Ale 5-0 z nim przegrywam, no. Ta FIFA Mobile jest po prostu nie fair jakaś. Dobra, może z tej akcji coś wyjdzie. No nie! Dobra, grid. A tak! Ale porobiłem bramkarza! Ale porobiony bramkarz, naprawdę. Cristiano Ronaldo. Ale bramka z Milanem. No i co? Ja nie wiem, naprawdę ja się, nie wiem, jak ja mam wygrać z takim rywalem, który strzela 5 bramek i się cieszy. Więc to na razie nie będziemy grali na tym. Poszukamy sobie jakiejś fajnej ligi. Ty, a tu jest Kilic Liga, no to co? Za 5000? Thank you.
Nie będziemy robić jednej własnej ligi, bo to porypane trochę. Nie wiem, o co w tym chodzi. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli wy będziecie wiedzieć. A ja teraz czekam w sumie na jedną rzecz tylko. Na jedną rzecz. Kiedy mój abonament zostanie spłacony i wtedy polecimy z takim openingiem, że dupa mała. Co taktyka? Nic. Nikomu nie da? To też nie. Balans. Też nic. Long passing. Też nic. Strzał, też nic. To też nic. Pierwszy raz chyba w takim odcinku aż tak się mocno rozgadałem. A wiecie co? Moim zdaniem ta seria z FIFA Mobile zaczyna wam się powoli nudzić. A więc wiecie co? Może polecimy z nową serią na moim kanale. I to moim zdaniem nie będzie zły plan. Bo poczekajcie, no ostatnio... Tak, dobra. Dobra, już razem i patrzcie teraz na moje wyniki na moim... Taki wstyd. Chciałbyś. A co nagrałeś? Nic. A Alan co on nagrał? Nie wiem. Bo będę się tu na chipi tam, albo Alan się jaja. Jezu, nie wiem co on nagrywa. Tak się wygrywa, mordo. Ma 22 suby, a wyświetlenia po wszystkich filmach to ma 320. Ale ile masz subów? No, nie zbudowałem. W ogóle to teraz u mnie wygląda tak, że rządzę jest Viva Mobile. Co to jest za gra? Piekarstwo. I trzeba... To! A to nie wiem. I co, trzeba pobrać się już nową grę. Nie. Jezu, tylko odcinek nie psujesz. No to i też będę psuł. A, pojechać gra dziwno. A znam to jest płatne. Ta gra jest płatna. Serio? No. Tylko oni mieli pieniądze na nią. Co? Nie, bo ona była za darmo pewnie. Mam już pomysł, jaką grę pobierzemy i to będzie Clash Royale. To się teraz w sumie naprawdę zastanawiam, czy coś się opłaca. Co byś wolał? Wybierzemy. Ja będę kończył ten odcinek. Z wami był Poziom KDTV. Subskrybujcie kanał, lajkujcie odcinek. Narka.